Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 32 55. Sprawdź naszą ofertę. Po raz drugi Powiat Polkowicki i Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zorganizowały wspólne dożynki. Po raz pierwszy natomiast mieszkańcy Powiatu Polkowickiego i wszystkich miejscowości zrzeszonych w ZGZM podziękowali za tegoroczne plony w Smardzowie, w gminie Jerzmanowa, która leży w granicach powiatu głogowskiego. Tradycyjnie gminy przygotowały wieńce i występy artystyczne. W tym roku najwyżej oceniono gminę Gaworzyce. Największym hitem tegorocznej imprezy została natomiast piosenka Przetwory z Grębocic, którą tego dnia nucił prawie każdy. Zgodnie z tradycją po uroczystej mszy świętej starostowie dożynek przekazali szefowi powiatu polkowickiego i wójtowi Jerzmanowej dożynkowe bochenki chleba. Zwyczajkarze chlebem i solą witają wszystkich gospodarzy. W Pana ręce, Panie Starosto, składam ten bochen chleba z tegorocznych zbóż upieczony. Dziel nim mądrze i sprawiedliwie, tak aby wystarczyło dla każdego. Dziękuję. Dziękując za ten dar z tegorocznych plonów, przyrzekam uroczyście, że będę nim dzielił godnie i sprawiedliwie, tak aby nikomu z nas go nie zabrakło. Włodarze wszystkich gmin powiatu polkowickiego oraz zrzeszonych w ZGZM częstowali chlebem zgromadzonych na dożynkach mieszkańców. Delegacje poszczególnych samorządów tradycyjnie ośpiewały dożynkowe wieńce. Największe wrażenie wywarła reprezentacja Grębocic, która postanowiła odstąpić odrobinę od tradycji i ośpiewać swój wieniec znanymi przebojami. Publiczność powstawała z miejsc i bawiła się doskonale. A jedną z piosenek nucił potem prawie każdy. Po raz drugi już Powiat Polkowicki i ZGZM wspólnie zorganizowały dożynki. Dzięki temu w tym roku po raz pierwszy gospodarzem dożynek Powiatu Polkowickiego była gmina Jerzmanowa. Od wielu lat Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jest jednym z głównych sponsorów dożynek. W tym roku uznaliśmy w zarządzie związku, że dożynki chcielibyśmy przeprowadzić na terenie gminy Jerzmanowa, a jak wiemy Jerzmanowa wchodzi w skład powiatu głogowskiego, a w związku z powyższym formuła, że zrobimy wspólne dożynki, jest uzasadnieniem zorganizowania dożynek, w których uczestniczy powiat polkowicki właśnie poza granicami powiatu. To jest okazja poznania się, zobaczenia właśnie jak radzą sobie inni, jak pięknie wygląda chociażby właśnie miejscowość Smardzu, bo wszyscy są pod wrażeniem i urokiem schludności tej miejscowości. I myślę, że gdyby nie dożynki, gdyby nie fakt odbywania tych dożynek dzisiaj w Smardzowie, to wielu z nas nikt by tu nie przyjechało. Smardzów, gdzie zorganizowano tegoroczne dożynki, to niewielka miejscowość pod Głogowem. Sołtys przyznał, że nigdy dotychczas nie przygotowywał tak dużej imprezy. To widać po tym, po rozmowie, że na pewno mam tremę, bo no to jest moja pierwsza uroczystość i to od razu takiej dużej rangi. W konkursie na najładniejszy tegoroczny wieniec dożynkowy zwyciężyła gmina Gaworzyce. Tradycyjnie podczas dożynek wszystkie gminy przygotowały stoiska, gdzie prezentowały swoje produkty.